Księga Jeremiasza, rozdział 42 Wszyscy dowódcy wojska, Johanan, syn Kereacha, Jezaniarz, syn Hoszajasza i cały lud od najmniejszego do największego, przyszli do proroka Jeremiasza i powiedzieli Wysłuchaj naszej prośby, módl się do Pana Twojego Boga za nas i za całą tę resztę, gdyż z wielkiej liczby niewielu nas pozostało, jak to widzisz na własne oczy. Niech Pan, Twój Bóg, wskaże nam, którą drogą mamy pójść i co robić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im: Rozumiem, że mam prosić Pana, Waszego Boga, zgodnie z Waszymi słowami. Każde słowo, które przekaże Wam Pan, ja Wam oznajmię, nie zataję przed Wami niczego. Oni rzekli Jeremiaszowi: Niech Pan będzie nam świadkiem prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie ze wszystkim, co przekaże nam Pan, Twój Bóg. Czy będzie to słowo pomyślne, czy złowieszcze? Usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego Ciebie posyłamy, żeby nam było dobrze. Usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Po dziesięciu dniach Pan przemówił do Jeremiasza. Wezwał więc on Johanana, syna Kereacha, wszystkich jego dowódców i cały lud od najmniejszego do największego i rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, żebym zaniósł Waszą prośbę. Jeśli pozostaniecie w tym kraju. To odbuduję Was i więcej nie zniszczę. Zasadzę Was i już nie wykorzenię, bo żal mi Was z powodu nieszczęścia, które na Was zesłałem. Nie bójcie się króla Babilońskiego, który przejmuje Was trwogą. Nie bójcie się Go, wyrocznia Pana, gdyż Ja jestem z Wami, żeby Was zbawić i wyrwać z Jego ręki. Ja okażę Wam miłosierdzie, a On ulituje się nad Wami i pozwoli Wam mieszkać w Waszej ziemi. Jeśli jednak powiecie nie chcemy mieszkać w tym kraju, jeśli nie usłuchacie głosu pana waszego Boga i powiecie nie, my pójdziemy do kraju egipskiego. Tam już nie będziemy oglądać wojny ani słuchać głosu rogu, tam nie zabraknie nam chleba i tam chcemy mieszkać. To posłuchajcie słowa pana, reszto Judy. Tak mówi pan zastępów Bóg Izraela. Jeśli naprawdę zdecydujecie udać się do Egiptu i pójdziecie, aby tam zamieszkać, to spotka was miecz, którego się boicie, i dosięgnie was w kraju egipskim głód, którego się lękacie. Będziecie prześladowani w Egipcie i tam pomrzecie. A wszyscy ludzie, którzy postanowili iść do Egiptu, żeby tam zamieszkać, zginą od miecza, głodu i zarazy. Nikt z nich się nie ostoi i nikt nie ucieknie przed nieszczęściem, które ja ześlę na nich. Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Podobnie jak wylał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak wyleje się moje oburzenie na was, jeśli pójdziecie do Egiptu. Staniecie się przedmiotem przekleństwa, zgrozy, złożeczenia i hańby. Nie zobaczycie więcej tego miejsca. Pan powiedział do was, resztu Judy. Nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie dobrze, że ja dzisiaj świadczę przeciwko wam. Wy bowiem samych siebie oszukujecie. Przecież wysłaliście mnie do Pana Waszego Boga, mówiąc proś za nami Pana naszego Boga. Wypełnimy wszystko, co powie nam Pan, nasz Bóg. Uczynimy wszystko, co nam każe. Dzisiaj Wam to oznajmiam, lecz Wy nie słuchacie głosu Pana Waszego Boga i tego, co mi dla Was przekazał. A teraz zapewniam Was, że zginiecie od miecza, głodu i zarazy w tym miejscu, do którego pragniecie iść, aby tam zamieszkać. Panie, no zobaczcie, znowu mamy sytuację, gdzie Pan Bóg mówi jedno, ludzie chcą drugie, gdzie mimo że oni wcześniej oczywiście mówią, że będą słuchać, to nie słuchają, nie? I zobaczcie, Pan Bóg potrzebuje tylko jednego, mówi słuchajcie tego, co mówię, nie patrzcie na rzeczywistość tylko waszym okiem. Tak jak wcześniej właśnie chcieliście walczyć z tym królem i się nie poddawać, bo myśleliście, że po ludzku to jest najlepsze, a ja wam mówiłem, no jest inaczej. No to przegraliście. Teraz mówię, nie bójcie się go, bo ja was będę chronił. A oni, no nie, no teraz, kiedy nas pokonał, to my chcemy znowu stąd uciekać. Koń kluczem do rzeczywistości musi być nieustanne pytanie Pana Boga: Panie Boże, jak to wygląda w Twoich oczach? To nie znaczy, że mamy oczywiście zrezygnować z naszego własnego osądu, tylko nieustannie go konsultować z okiem Boga. Oko Boga widzi więcej, lepiej, chce zawsze dobrze. Ono ma nas prowadzić, a nie tylko i wyłącznie nasze osądy.